Zespół jelita drażliwego. Jest to przewlekła choroba należąca do zaburzeń czynnościowych, czyli stanem, który utrudnia normalne funkcjonowanie procesów fizjologicznych przy jednoczesnym brakiem zauważalnych nieprawidłowości. Zespół jelita drażliwego nazywany jest inaczej nadpobudliwością jelita grubego. Zespół jelita drażliwego rozpoznaje się w oparciu o kryteria rzymskie. Kryteria rzymskie to klasyfikacja zaburzeń czynnościowych. Uważa się, że na zespół jelita drażliwego choruje około 4% ludzi na całym świecie. Spotyka się około 2 razy częściej u kobiet. Wyróżniamy 4 typy zespołu jelita drażliwego: z dominującym zaparciem, z dominującą biegunką, postać mieszaną i postać niesklasyfikowaną. Przyczyny mogą być genetyczne. Ryzyko wystąpienia dolegliwości jest większe, jeżeli choroba wystąpiła u członków rodziny. Mogą również być środowiskowe. Na przykład przez infekcje spowodowane bakteriami, wirusami albo pasożytami, a także psychospołeczne. Chodzi głównie o stres. Charakterystycznym objawem jest ból w podbrzuszu, który nie występuje w nocy. Innymi objawami są zaparcia lub biegunki, a także zmiana częstości wypróżnień, czyli więcej lub mniej jak 3. Mogą występować wzdęcia. Diagnostyka polega na odnotowaniu występowania charakterystycznych objawów, a także wykluczenia innych możliwych przyczyn. Nie ma obecnie testów diagnostycznych potwierdzających zespół jelita drażliwego. Leczenie zazwyczaj zaczyna się od leczenia niefarmakologicznego. Zaleca się zdrowy tryb życia, unikanie stresu. Wskazana jest konsultacja psychologa. Wskazana jest aktywność fizyczna, a także odpowiednia dieta o niskiej zawartości FODMAP, czyli mało fruktozy, laktozy i manitolu. Leczenie farmakologiczne jest głównie objawowe. W przypadku biegunek leki przeciwbiegunkowe. Przypadki bólu, leki przeciwbólowe. Zawsze zaleca się stosowanie błonnika rozpuszczalnego. Rokowania są dobre. Pomimo tego, że choroba jest nieuleczalna, nie skraca na długości życia i nie prowadzi do poważnych powikłań. Charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji.